Cześć, witam Cię bardzo gorąco na kolejnej lekcji z wielościanów, konkretnie z ostrosłupów, a temat naszego spotkania to zadania z ostrosłupami trójkątnymi i wszystko na ich temat. Zanim przejdziemy do rozwiązywania zadań, to krótko tutaj wspomnę, że będziemy się zajmować ostrosłupami prawidłowymi trójkątnymi, dlatego że takie najczęściej występują w zadaniach maturalnych. Ja tutaj mam przygotowany rysunek ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, tak należy go narysować i wprowadzę tutaj Tobie oznaczenia. Krawędź podstawy zazwyczaj oznaczamy literką A, wysokość ostrosłupa dużą literką H, natomiast krawędź boczną będziemy oznaczać literką B. Oczywiście przypomnijmy sobie podstawowe wzory. Wzór na objętość to jest 1/3 pola podstawy razy wysokość, duża literka H. Wzór na pole całkowite to jest pole podstawy plus pole powierzchni bocznej. Czyli pole podstawy plus pole powierzchni bocznej. Co jeszcze warto byłoby przypomnieć? Zachodzą oczywiście tutaj różne kąty. Kąt nachylenia chociażby krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy, ściany bocznej do płaszczyzny podstawy, ale to już w konkretnych zadaniach będziemy omawiać. Ja chciałabym jeszcze wspomnieć o dwóch rzeczach. Czasem w zadaniu będzie występować taka informacja, że ten odcinek będzie albo podany, albo trzeba będzie go wyznaczyć. Jest to promień okręgu opisanego na podstawie, czyli duża literka R. Skoro jesteśmy w ostrosłupach trójkątnych prawidłowych, to R możemy policzyć ze wzoru 2/3 H, gdzie H to jest A pierwiastek z 3/2, bo tak jak mówię, robią krótką powtórkę. Natomiast gdyby było z kolei informacja na temat tego odcinka, który teraz zamalowałam na czerwono, to ten odcinek to jest mała literka R, czyli jest to promień okręgu wpisanego w trójkąt, w tym wypadku równoboczny, i jest to 1/3 H. Wzory te są w tablicach, więc nie ma problemu, jak Ci się zapomni sięgnąć. Te promienie często są potrzebne, jeżeli w zadaniu jest mowa o właśnie kącie nachylenia, czy też to krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy, czy też ściany bocznej do płaszczyzny podstawy. Ja może zaznaczę, ten kąt tutaj jest to kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy. Natomiast gdybym chciała zaznaczyć kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy, musiałabym poprowadzić wysokość w ścianie bocznej. Może to zrobię. Wysokość w ścianie bocznej tylko z tej strony, żeby mi się tutaj rysunek nie zamazał. I ten kąt mogę tutaj nazwać, niech będzie literką beta. A oczywiście wysokość zarówno tu pada pod kątem prostym, jak i tutaj pada pod kątem prostym. Popatrz, przypomniałam Tobie podstawowe wzory na objętość na pole całkowite. Przypomniałam Tobie kąty najczęściej występujące właśnie w ostrosłupach prawidłowych trójkątnych. I też, jeżeli jest ostrosłup prawidłowy trójkątny, to takie często będą wykorzystywane wielkości jak promień okręgu opisanego na podstawie, czy też promień okręgu wpisanego w podstawę. To są ważne rzeczy. Myślę, że z takim bagażem powtórki możemy przejść do rozwiązywania zadań, które przygotowałam na to nasze spotkanie, a więc zapraszam. Zadanie numer 1. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym ściana boczna nachylona jest do podstawy pod kątem 45 stopni. Oblicz objętość ostrosłupa, wiedząc, że pole podstawy jest równe 16 pierwiastków z 3. A więc zaczniemy. Zadanie numer 1. I teraz, co mamy dane? Mamy daną pewien kąt nachylenia 45 stopni. Jest to kąt nachylenia ściany bocznej do podstawy. Teraz będziemy go zaznaczać na rysunku. Dalej, mamy podane, że pole podstawy to jest 16 pierwiastków z 3. Natomiast mamy do wyznaczenia objętość takiego właśnie naszego ostrosłupa. Mamy do wyznaczenia objętość takiego ostrosłupa. Czyli istotnym punktem w tym zadaniu jest zaznaczyć odpowiednio kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy. Popatrz, wezmę tutaj taki model bryły. Kąt nachylenia ściany bocznej, bo to jest bardzo ważne. Ściana boczna to nie krawędź, to cała ściana. I teraz kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy, czyli ja w ścianie bocznej muszę poprowadzić wysokość. Czyli ja tą wysokość teraz poprowadzę, muszę sobie wybrać ściankę, obojętnie którą. Może weźmiemy tą ściankę z tej strony, prowadzę wysokość z górnego wierzchołka tutaj ostrosłupa.
prowadzimy wysokość. Jest podane właśnie, że kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy ma miarę 45 stopni. Tutaj oczywiście w tym miejscu mamy kąt prosty i będziemy rozwiązywać zadanie. Myślę, że najpierw zajmiemy się tutaj tym trójkątem, który widzimy. 90 stopni, 45 stopni i tutaj też mamy 45 stopni. Czyli znamy taki trójkąt, myślę, że spokojnie znamy wszyscy taki trójkąt. Jest to trójkąt prostokątny, równoramienny, chociaż nie widać na tym rysunku, ale on jest równoramienny. Czyli jeżeli tu jest H, to tutaj na dole też będzie H. A ja, być może będzie to lepiej wyglądało, jeżeli ja na przykład napiszę, że ten odcinek to jest X, ten odcinek też jest X i wtedy ten odcinek, jak pamiętamy z tego trójkąta, jest X pierwiastków z dwóch. Tylko być może on się nam do niczego nie sprzyda. Bardzo ważną rzeczą jest to, że wiemy, że H to jest X, tylko że X-a nie znamy. Ale na wstępie do tej lekcji przypomniałam Tobie, że ten nasz odcinek to jest nic innego jak małe r. Małe r, na które pamiętamy jest wzór, że to jest 1/3 h, a na h jest wzór a pierwiastek z trzech nad 2. Pole podstawy z kolei też ma swój wzór, prawda? Pole trójkąta równobocznego a kwadrat, pierwiastek z 3 nad 4. Czyli zaczynamy od tego pola podstawy. Czyli pod pole podstawy podstawie a kwadrat, pierwiastek z 3 nad 4 równa się 16 pierwiastków z 3. Myślę, że napiszemy nad 1 i pomnożymy na krzyż. A kwadrat pierwiastek z 3 razy 1 to będzie a kwadrat pierwiastek z 3. To się równa 4 razy 16. 64 pierwiastki z 3. Po jednej stronie i po drugiej jest pierwiastek z 3, więc ja podzielę przez pierwiastek 3, dzięki czemu otrzymam, że a kwadrat to jest 64. Jak ja to spierwiastkuję, to mam a równe 8. Skoro a wyliczyłam, to teraz podstawiam to wzoru na małe h. Oczywiście jest to małe h w podstawie, nie duże h w ostrosłupie, tylko małe h w podstawie. Czyli mam 8 pierwiastków z 3 nad 2. 8 jak podzielę przez 2 wychodzi 4 pierwiastki z 3. No i teraz muszę wyliczyć r. A r to jest 1/3 z tego mojego h wyliczonego, czyli z tych 4 pierwiastków z 3. Czyli małe r to będzie się równało 1/3 razy 4, czyli po prostu 4/3 pierwiastków z 3. No, a teraz wyciągam wnioski. Skoro r było równe tyle, to patrząc na mój rysunek wnioskuję, że moje x jest tyle samo równe, co po prostu r. A dalej wnioskuję, patrząc na rysunek, że moje h to jest to samo co x. Czyli mogę wyciągnąć wnioski, że h to jest 4/3 pierwiastków z 3. Dobrze? A po co jest H? No H jest potrzebne do objętości. Piszemy wzór na objętość 1/3 pola podstawy razy wysokość. Czyli podstawiamy V, to się 1/3 raz. Pole podstawy było podane na początku w treści 16 pierwiastków z 3 razy wysokość, którą policzyliśmy 4/3 pierwiastka z 3. No to V to się równa. Musimy pomnożyć, tylko pamiętamy, że no tu się niestety nie da skrócić, napisałam nad 1 i tak licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem, więc mamy 16 razy 4, mamy 64 i teraz ten pierwiastek z 3 mogę pomnożyć przez ten pierwiastek z 3, czyli będę miała razy 3 podzielone przez, tu mam mianownik, tu mam mianownik, tu mam mianownik, czyli 3 razy 1 razy 3 mamy 9. No i jeszcze sobie skrócę, przez 3 podzielę, czy tu będzie 3, tu będzie 3 i ostatecznie zapiszę, że objętość to jest 64/3. Nie było w zadaniu podane jednostki, dlatego zostawiamy. Objętość wynosi 64/3. Jeżeli oczywiście chcesz wyciągnąć całość, możesz, natomiast nie musisz, ale pamiętaj o skracaniu. 64 się nie podzieli przez 3, nie skróci się, więc ten wynik jest jak najbardziej super. Objętość wynosi 64/3. Zadanie numer 2. Suma długości wszystkich krawędzi czworościanu foremnego wynosi 48 cm. Oblicz sinus kąta nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy. I teraz tak. Po pierwsze, pojawia się informacja, że mamy jakąś bryłę, prawda, która nazywa się czworościanem foremnym.
I tutaj pojawia się pewna informacja, bardzo ważna. Czworościan foremny jest to ostrosób prawidłowy, trójkątny, ale nie byle jaki. To jest taki ostrosób, którego wszystkie ściany są identyczne. Zatem wszystkie krawędzie są identyczne i te boczne, i te podstawy. Czyli ja, pisząc tutaj tobie AA, powinnam dopisać, że tu jest też A, tu jest też A. Czworościan foremny. Taka nazwa bywa, więc po prostu nie możemy o takiej nazwie zapomnieć i jest to dołożone do tego zadań, tutaj zadania z ostrosłupami trójkątnymi. Czworościan foremny jest najpiękniejszym ostrosłupem trójkątnym, ponieważ wszystkie ścianki są trójkątami równobocznymi. I teraz suma długości wszystkich krawędzi. Popatrzmy, ile taki ostrosłup ma krawędzi. W podstawie ma trzy krawędzie, bo tu jest też A, i krawędzi bocznych też są trzy. Czyli łącznie wszystkich krawędzi jest 6. A 6 jest identycznych, dlatego 6A jest równe 48 cm. Czasem młodzież ma z tym problem, żeby wykapować, że właśnie tych krawędzi jest 6. Jak ja to podzielę przez 6, dochodzę do wniosku, że A to jest 8 cm. Czyli każda krawędź, czy to podstawy, czy boczna, ma długość 8 cm. Naszym zadaniem jest policzyć sinus pewnego kąta alfa, czyli ja od razu napiszę sinus alfa równa się pytalnik i ten kąt mam na myśli nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy. Jeden z kątów, które dosyć często występują, kąt nachylenia krawędzi bocznej. Wybieram sobie krawędź boczną, no może to być ta krawędź boczną i ona jest nachylona do płaszczyzny podstawy, czyli ja ją muszę zrzutować. Prostopadle ten wierzchołek po wysokości pójdzie. Tu będzie kąt prosty, a ja mam analizować ten kąt. Ten kąt jest to kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy. I teraz tak. Krawędź boczna jest równa A, a to A jest równe 8. No to wiemy, prawda? Natomiast ten kawałeczek, przypomniałam na początku, na wstępie lekcji, że ten kawałeczek od tego spodka wysokości do wierzchołka to jest promień okręgu opisanego na podstawie. Być może nam się to sprzyda, prawda? Więc pasowałoby to wyliczyć. Może najpierw rozpiszmy, co to będzie ten sinus na naszym rysunku. Otóż sinus tego kąta alfa to będzie stosunek tego, co leży naprzeciwko, czyli duże H do najdłuższego boku do przeciwprostokątnej, czyli do A. Czyli widzimy, że musimy wyliczyć duże H. No ale duże H policzymy stwierdzenia Pitagorasa dla tego trójkąta, tylko najpierw musimy duże R znaleźć. A na R przypominamy wzór. To jest 2/3 małego H. A na H mamy wzór. A pierwiastek z 3/2. Przypominamy ciągle te same wzory, ale dzięki temu one nam się utrwalają, prawda? No więc, jak już mam A, to wyliczę H. Czyli to będzie 8 pierwiastek z 3/2. Czyli 8 podzielone przez 2 to mamy 4 pierwiastki z 3. No to teraz duże R to się równa. 2/3 razy właśnie to. 4 pierwiastki z 3. Ja tu dopiszę nad 1, bo młodzież dosyć lubi, jak ma licznik pomnożyć z licznikiem, mianownik z mianownikiem. Czyli mamy 2 razy 4, to jest 8, oczywiście pierwiastków z 3, nad 3 razy 1, czyli nad 3. No i teraz myślimy sobie tak, po co nam to R? R nam jest potrzebne konkretnie do twierdzenia Pitagorasa, które zaraz napiszę. Czyli twierdzenie Pitagorasa. Pierwsza przyprostokątna h do kwadratu dodać druga przyprostokątna, czyli r do kwadratu równa się przeciwprostokątna, czyli a do kwadratu i podstawiamy. Za h, no to nic, bo nam to h potrzebne jest, dodać za r podstawimy 8 pierwiastków z 3 nad 3 do kwadratu równa się, a za a podstawimy 8 i będzie do kwadratu. No to podnosimy spokojnie, żeby wszyscy tutaj nadążyli, czyli tak, 8 do kwadratu to 64, pierwiastek z 3 do kwadratu to 3 i to wszystko nad 3 do kwadratu, czyli 9. To się równa, 8 do kwadratu mamy 64. Myślę, że jest czas dobry na skrócenie, czyli przez 3 tu jest 1, tu przez 3 to jest 3. I zapiszemy, że h do kwadratu dodać 64/3 równa się 64. I teraz mamy różne możliwości. Możemy sobie to przenieść na tą stronę, a możemy po prostu, żeby się pozbyć mianownika, pomnożyć obustronnie razy 3. Niewiele nas to kosztuje, a dzięki temu nie będziemy mieć mianownika. Ale pamiętaj, wszystko razy 3 leci pomnożone, czyli h kwadrat razy 3
To jest 3h kwadrat. Dodać 64 trzecie razy 3, trójki się skrócą, 64. To się równa 64 razy 3, no to to będzie 192. No i to jest bardzo ważne, bo teraz sobie to przeniesiemy i już nie mamy ułamków, czyli 3h kwadrat równa się, jak ja to przerzucę, to będziemy mieć 192 minus 64. I teraz 3h do kwadratu równa się, jak odejmiemy 192, odjąć 60, to mamy 132 i jak odejmiemy jeszcze 4, to mamy 128. I podzielimy to oczywiście przez 3. Ja tu będę pisała, czyli h do kwadratu to się równa 128 nad 3. I teraz to trzeba spierwiastkować. No więc spierwiastkujemy, czyli h to się równa. Niestety ani 128 nie umiemy tak po prostu pięknie spierwiastkować, ani tą trójkę nie umiemy spierwiastkować tak pięknie, więc tak zostawiamy. Tyle, że 128 można by było fajnie rozbić na 64 razy 2. Jeżeli nie kapniesz się, że 128 to jest 64 razy 2, rozłóż liczbę 128 na czynniki pierwsze. Tak też Ci wyjdzie. Czyli h to się równa. Pierwiastek z 64 to jest 8, a z dwójki nie ma pierwiastka, i podzielone przez pierwiastek z 3. No i usuwamy niewymierność, no bo wiesz, wynik musi być super piękny i mnożymy licznik z licznikiem. 8 pierwiastków z 6 nad pierwiastek 3 razy pierwiastek 3 to jest 3. Teraz już mogę podstawić do sinusa i napisz sinus alfa to się równa h, czyli moje 8 pierwiastków z 6 nad 3 nad a moje a było po prostu równe 8. Żeby tak było bardziej przejrzyście, to ja przepiszę licznik i nie będę dzieliła przez 8, tylko od razu pomnożę przez odwrotność, czyli razy 1 ósma. I teraz te ósemeczki mi się pięknie do jedynek skrócą i ostatecznie sinus mojego kąta alfa będzie równy pierwiastek z 6 nad 3. Do policzenia mieliśmy sinus. Sinus oczywiście jest to stosunek, dlatego sinus nie występuje w jednostkach i zapisujemy sinus alfa równa się pierwiastek z 6 nad 3. Zadanie numer 3. Wszystkie krawędzie ostrosłupa prawidłowego trójkątnego są równe, a długość wysokości podstawy jest równa 6 pierwiastków z 3. Oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa. Zadanie trzecie. Popatrz, w zadaniu jest podana pierwsza informacja taka. Oczywiście jest ostrosłup prawidłowy trójkątny, widzimy tutaj na rysunku, ale ważna rzecz, wszystkie krawędzie są równe. Czyli skoro tak, to tu mamy A, tu mamy A, tu też będzie A i tu też będzie A. I co to jest za bryła? Jest to podobnie jak zadanie numer 2, czworościan foremny. Aczkolwiek może być podana na maturze informacja, że dany jest czworościan foremny, ale może być też tak skonstruowane jak właśnie to polecenie, że wszystkie krawędzie tego ostrosłupa są równe. Czyli skoro są równe, no to pozaznaczałam jako A. Ale mamy to rozumieć, że właśnie mamy do czynienia z czworościanem foremnym. I teraz, długość wysokości podstawy, czyli nie ta wysokość duża, tylko mała wysokość w podstawie, to jest 6 pierwiastków z 3. Naszym zadaniem jest policzyć pole boczne tego ostrosłupa. Pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa. Zacznijmy od tego, że skoro jest to czworościan foremny, skoro wszystkie krawędzie są równe, to znaczy, że wszystkie ściany są równe, czyli wszystkie ściany są trójkątami równobocznymi. Zatem mogę skorzystać ze wzoru, oczywiście na h, który tak wygląda, że h to się równa a pierwiastek z 3 nad 2. Może nam się to sprzydać, prawda, po to, żebyśmy mogli policzyć a, a później dalej brnąć w zadanie. Czyli pod h podstawiamy 6 pierwiastków z 3 równa się a pierwiastek z 3 nad 2. Pomnożę razy 2, żeby nie było mianownika, czyli 2 razy 6 to będę miała 12 pierwiastków z 3, to się równa a pierwiastków z 3. Że mam po jednej stronie i po drugiej pierwiastek z 3, więc podzielę i doschodzę do wniosku, że 12 to jest a. Czyli wyszło mi, że moja krawędź podstawy to jest 12. No to teraz zastanówmy się, czy to nam wystarczy do pola powierzchni bocznej. Otóż pole powierzchni bocznej to, skoro to jest ostrosłup prawidłowy, to na pewno ma wszystkie ściany takie same i tych ścian bocznych jest sztuk 3, prawda? 3, no bo tyle mamy krawędzi też w podstawie. Są 3 krawędzie, więc 3 ściany boczne. Tu z przodu, tu z boku
i tam z tyłu, trzy ściany boczne, trzy razy. I wzór teraz potrzebujemy pola ściany bocznej, czyli pole jednej ścianki bocznej. Specjalnie tak zapisałam. Dlaczego? Bo ścianka boczna to jest dokładnie to samo, co ścianka podstawy, co podstawa, dlatego że on jest czworościanem, wszystko ma równe. A na pole podstawy, które jest trójkątem równobocznym i każda ścianka jest trójkątem równobocznym, mogę użyć wzoru A kwadrat pierwiastek z 3 nad 4. Tylko ja to muszę robić świadomie, prawda? Czyli ja teraz piszę, pole boczne równa się 3 razy i teraz pole ścianki bocznej mogę tym wzorem policzyć. Czyli A kwadrat pierwiastek z 3 nad 4. Dlatego, że moja ścianka jest również trójkątem równobocznym. I teraz podstawiamy, czyli pole boczne równa się 3 razy. Pod A podstawiamy 12 do kwadratu, pierwiastek z 3 nad 4. No to policzmy do końca, pole boczne równa się 3 razy, 12 do kwadratu to 144, pierwiastek z 3 nad 4. Oczywiście skracamy, bo się da 4 przez 4 to 1, 144 przez 4 to jest 36. Czyli ostatecznie pole boczne będzie się równało 3 razy 36, 3 razy 30 mamy 90 i 3 razy 6, 18, czyli mamy 108 pierwiastków z 3. Nie było podanych jednostek, dlatego tak zostawiamy pole powierzchni bocznej takiego ostrosłupa, który jest notabene czworościanem foremnym w tym wypadku, wynosi 108 pierwiastków z 3. Zadanie numer 4. Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest równa 6 pierwiastków z 3, a kosinus kąta nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy wynosi 3 czwarte. Oblicz objętość tej bryły. Mamy przygotowany rysunek ostrosłupa prawidłowego trójkątnego. Wypiszmy, co mamy dalej. Krawędź podstawy, czyli nasze standardowe A, to jest 6 pierwiastków z 3, a następnie jest podany kosinus kąta. Ja nazwę alfa i on wynosi 3 czwarte. Mamy wyznaczyć objętość naszej bryły, ale oczywiście pamiętajmy o tym, że mamy kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy, więc musimy ten kąt zaznaczyć. Kąt nachylenia krawędzi bocznej, czyli ja krawędź boczną sobie poprawię tutaj. I ja ją rzutuję na podstawę. Jak ja ją będę rzutowała, to oczywiście jeden wierzchołek tej krawędzi pójdzie mi tutaj i spadnie na spodek wysokości, a drugi wierzchołek będzie w tym samym miejscu. Dlatego ten kąt nazwę, to jest kąt alfa. Tutaj mamy B oczywiście, natomiast ten kawałeczek, to powinniśmy pamiętać ze wstępu do tej lekcji, że to jest promień okręgu opisanego na podstawie. No więc zastanówmy się, jak wykorzystać fakt kosinusa, że kosinus jest dany. No więc spróbujmy rozpisać. Kosinus alfa, co to był? To był stosunek tego boku, który jest koło kąta, czyli R, do najdłuższego boku, czyli u w tym wypadku do B. No więc zastanówmy się, czy którąś z tych literek mamy. No ani R nie mamy jeszcze dane, ani B nie mamy jeszcze dane, więc fajnie by było policzyć którąś z tych literek. Zastanówmy się, skoro A jest podane, to moglibyśmy użyć oczywiście po raz kolejny wzoru na R, że to jest 2 trzecie H i wzoru na H, że to jest A pierwiastek z 3 nad 2, prawda? No więc zacznijmy może od tego wzoru na H, czyli H to się równa. Zamiast A piszemy 6 pierwiastków z 3 razy pierwiastek z 3 i to nad 2. Dwójeczka nam się tu skróci z szóstką, będzie 3. I będziemy mieć, że H to się równa 3 razy pierwiastek 3 razy pierwiastek 3, to też jest 3, czyli H jest równe 9. Skoro tak, mogę policzyć duże R z tego wzoru. 2 trzecie razy moje wyliczone H, czyli 9. Znowu skracam przez 3, tu jest 1, tu przez 3 to jest 3. Czyli moje duże R to jest po prostu 2 razy 3, czyli 6. I teraz moje wyliczone R podstawię tu w miejsce, gdzie mam literkę R do rozpisanego przeze mnie kosinusa. I teraz pod kosinusa postawiam 3 czwarte. To się równa za R 6, a za B no nic. No to B. Mnożę na krzyż, czyli 3 razy B to 3B, równa się 4 razy 6, 24. Dzielę przez 3 i wychodzi mi, że B jest równe 8. Ktoś powie,
No dobrze, ale po co mi B? B jest mi potrzebne po to, żeby teraz zastosować twierdzenie Pitagorasa i wyliczyć H. Więc najpierw go zapiszę. H do kwadratu dodać. Duże R do kwadratu równa się B do kwadratu. No i liczę. H do kwadratu dodać. Moje R wyszło mi 6 do kwadratu równa się moje B wyszło mi 8 do kwadratu. Czyli H do kwadratu dodać. 6 do kwadratu to przecież 36, a 8 do kwadratu to przecież 64. Czyli H do kwadratu równa się 36 przerzucam tu i mam 64 minus 36. I zapisuję, że H do kwadratu to się równa 64 minus 36 to jest 28. I to oczywiście spierwiastkujemy, zapiszemy, że H to jest pierwiastek z 28. Albo wiesz od razu, że 28 to 4 razy 7 i wyciągasz wtedy przedpierwiastek liczbę 2, albo rozbijasz sobie 28 na czynniki pierwsze. Przez 2 to 14, przez 2 to 7, no i tu przez 7, 1. Czyli z tych dwójek, z tej pary ląduje nam jedna dwójka przed pierwiastkiem, siódemka bidulka pary nie miała, więc zostaje pod pierwiastkiem. No to teraz popatrzmy, co nam do objętości jeszcze jest potrzebne? Pole podstawy, więc musimy przypomnieć sobie wzór na pole trójkąta równobocznego, no bo jest ostrosłup prawidłowy, w podstawie ma trójkąt równoboczny, czyli a kwadrat pierwiastek z 3 nad 4. No i teraz będziemy to liczyć, czyli pole podstawy równa się a kwadrat, czyli u nas a to jest 6 pierwiastków z 3 i to do kwadratu, pierwiastek z 3 i to nad 4. Czyli pole podstawy to się równa 6 do kwadratu to 36 razy pierwiastek z 3 do kwadratu to 3 i pierwiastek z 3 ten przepisuję, bo ten nigdzie nie podnoszę i nad 4. Oczywiście czwórka nam się przez 4 podzieli, tak jak 36 przez 4 da 9 i wyjdzie nam, że pole podstawy tu będzie nad 1, czyli nas to nie interesuje, 9 razy 3, 27 pierwiastków z 3. Teraz już mogę pięknie zapisać wzór na objętość, czyli że jest to 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. Zatem V to się równa 1 trzecia razy. Pole podstawy to było 27 pierwiastków z 3 razy wysokość, która wyszła mi 2 pierwiastki z 7. Oczywiście 1 trzecia z 27 to jest 9, ale po prostu możesz skrócić przez 3, tu będzie 1, tu przez 3 będzie 9. Stąd się bierze V równa się. Liczby z liczbą pomnożę, czyli 9 razy 2 to 18, pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 7, pierwiastek z 21. Nie było jednostek, więc taki wynik zostawiamy. Liczbę 21 nie damy już rady tak rozbić, żeby się ładniej pierwiastkowało, więc musimy taki wynik zostawić, że nasza objętość to jest 18 pierwiastków z 21. Zadanie numer 5. Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest równe 12 pierwiastków z 3, a tangens kąta nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy wynosi 2. Oblicz pole powierzchni całkowitej. Zadanie piąte. Oczywiście mamy tutaj przygotowany rysunek. Jest to ostrosłup prawidłowy trójkątny, a konkretnie jego rzut na płaszczyznę dwuwymiarową. I tak, pole podstawy jest równe 12 pierwiastków z 3. Co jeszcze jest podane? Że tangens pewnego kąta wynosi po prostu 2. My mamy policzyć pole powierzchni całkowitej tej bryły, ale bardzo ważną rzeczą jest zaznaczyć prawidłowo kąt. Kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy. Więc ten kąt musimy zaznaczyć. Kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy. Żeby ten kąt zaznaczyć, trzeba sobie przypomnieć, że prowadzimy oczywiście wysokość w ścianie bocznej, która zostanie odpowiednio zrzutowana, dzięki czemu zaznaczymy tutaj ten kąt alfa. Tu jest kąt prosty. I teraz wprowadzimy sobie tutaj pewne oznaczenia na rysunku. Otóż tak, wysokość ostrosłupa oznaczamy dużą literką H, natomiast ten kawałeczek, jak pamiętasz, jest to promień okręgu wpisanego w podstawę, która jest oczywiście trójkątem równobocznym. Natomiast ten odcinek jest to wysokość w ścianie bocznej. Ale żeby ona nam się nie wyliła z literką małe h, bo duże h absolutnie być nie może oznaczone, ale małe h mogłoby być oznaczone, to ja ją neutralnie oznaczę x.
X, żeby nam się nie myliła z małą literką H. Myślę, że powinniśmy zacząć od tego, co jest dane, czyli tak, pole podstawy. No przypomnijmy sobie, w podstawie jest trójkąt równoboczny, a więc wzór jest A kwadrat pierwiastek z trzech nad 4. No więc podstawmy, czyli będziemy mieć A kwadrat pierwiastek z trzech nad 4, to się równa 12 pierwiastków z trzech. Pomnożymy razy 4, dzięki czemu pozbędziemy się tej czwórki, dostaniemy a kwadrat pierwiastek z 3 i to się równa 12 razy 4, czyli 48 pierwiastków z 3. Podzielę przez pierwiastek z 3, bo występuje po jednej i po drugiej stronie i on się nam skróci. I teraz wystarczy teraz mi to spierwiastkować, żeby a wyliczyć. Czyli napiszę a to się równa pierwiastek z 48. 48, albo od razu wiesz, że jest to liczba 16 razy 3. Jeżeli masz z tym problem, rozbijemy na czynniki pierwsze. 48 przez 2 to 24. Dalej przez 2 to 12. Dalej przez 2 to 6. Dalej przez 2 to 3. No i tu już się nie da przez 2, czyli przez 3 to jest 1. Czyli tu mamy parę, z której wyląduje dwójka przed pierwiastkiem. Tu mamy parę, z której wyląduje dwójka przed pierwiastkiem. I oczywiście pamiętamy, że to się mnoży. Czyli nasze A będzie się równało 2 razy 2, czyli 4 pierwiastki z 3, ponieważ trójeczka pary nie miała. No to teraz pomyślmy sobie, do czego nam będzie A potrzebne. Być może, a pewnie z całą pewnością, to A nam będzie potrzebne do wyznaczenia małego r-a, które jest promieniem okręgu wpisanego w podstawę. Przypomnijmy wzór. Małe r to jest 1 trzecia h, a małe h to jest A pierwiastek z 3 nad 2. To są wszystko suche wzory, które trzeba wykorzystać. Czyli najpierw wyznaczymy h. To się równa A, czyli u nas 4 pierwiastki z 3, razy pierwiastek z 3 i to nad 2. Dwójeczka nam się podzieli przez 2 i czwórka podzieli się przez 2, czyli skrócimy. Czyli ostatecznie mamy 2 razy pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3, czyli to się równa 6. To H jest naszą pomocą, żeby wyliczyć małe r. Czyli teraz małe r to jest 1 trzecia razy 6. No i to się oczywiście też skróci, czyli przez 3 podzielimy, to jest 1, tu przez 3 to jest 2. Czyli nasze r wyjdzie 2. No to dalej, po co to r jest potrzebne? Po to, że ja muszę jeszcze rozpisać mojego tangensa. Po to jest podany, żeby ten tangens, żeby to wykorzystać. No więc spróbujmy zapisać. Tangens alfa to się równa. Popatrzmy na rysunek. Tangens to był stosunek tego boku, który leży naprzeciwko kąta alfa, czyli u nas duże h, do drugiej przyprostokątnej, czyli małe r. Tak się składa, że tangens alfa wiem, ile wynosi 2. H nie wiem, ile wynosi, ale za to wiem, ile r wynosi, bo r też wynosi 2, bo wyliczyłam. Pomnożę obustronnie razy 2, dzięki czemu 2 razy 2 to 4 i to się równa h. Czyli po prostu h wyszło równe 4. No to teraz możemy się dalej zastanawiać, czy to już wystarczy. Gdybyśmy policzyli objętość tej bryły, gdybyśmy mieli do policzenia objętość, H jest potrzebne i pole podstawy, tak? Natomiast do pola całkowitego spróbujmy je rozpisać. Pole całkowite równa się pole podstawy plus pole boczne zgodnie ze wzorem. Zastanowimy się, czy to już wszystko mamy, czy jeszcze coś trzeba policzyć. Czyli pole całkowite równa się pole podstawy było podane, czyli piszę 12 pierwiastków z 3, dodać natomiast pole boczne. Powierzchnia boczna składa się z 3 identycznych trójkątów. Dlatego, że to jest ostrosłup trójkątny, czyli mamy 3 identyczne trójkąty jako 3 ścianki razy. I teraz wzór na pole trójkąta. Otóż te ścianki na pewno są trójkątami równoramiennymi. Dlatego będziemy stosować standardowy wzór. Jedna druga a razy h. Tylko, że tak. Jedna druga i teraz tak. Krawędź podstawy tego trójkąta, ja może zakreślę tak na czarno, o czym ja mówię. To jest jedna ścianka. Żebym ja już nie musiała przerysowywać tej ścianki, prawda, to ja od razu patrzę sobie, że w podstawie tego trójkąta jest A. Czyli napiszę razy A, razy wysokość. A wysokość w tym trójkącie to jest to X, które musiałam narysować, musiałam zaznaczyć, żeby zaznaczyć kąt alfa. Czyli razy x. No i teraz już widzimy, że tak, a mamy, ale x nie mamy. Więc x policzymy z twierdzenia Pitagorasa dotyczącego tego głównego naszego trójkąta prostokątnego. Ja rozpiszę to twierdzenie. R do kwadratu dodać h do kwadratu równa się x do kwadratu. Czyli liczymy.
r do kwadratu, czyli u nas 2 do kwadratu, dodać h, czyli 4 do kwadratu równa się x do kwadratu. 2 do kwadratu to 4, 4 do kwadratu to 16 i to się równa x kwadrat. Czyli 4 plus 16 to 20 i to się równa x kwadrat. Może lepiej będzie jak odwrócę, czyli x kwadrat to 20, spierwiastkuję, czyli x to jest pierwiastek z 20. No i teraz oczywiście moglibyśmy albo od razu wiedzieć, że pierwiastek 20 to jest co to jest, jeżeli nie wiesz, rozkładamy na czynniki pierwsze. Dzielimy przez 2, 10, dzielimy przez 2, 5, dzielimy przez 5 już tylko i to jest 1. I tutaj znowu mamy jedną parę, więc dwójka wyląduje przed pierwiastkiem i mamy x równe 2 pierwiastki z 5. Już z takim bagażem naszych obliczeń możemy teraz policzyć pole całkowite. To się równa 12 pierwiastków z 3, dodać 3 razy 1 druga razy a, które wyszło mi 4 pierwiastki z 3 i razy x, które wyszło mi 2 pierwiastki z 5. Czyli pole całkowite równa się. Przepiszę 12 pierwiastków z 3, a to mnożenie muszę zrobić, tylko skracamy. Tą dwójkę, może skrócę z tą dwójką, mnożenie jest przemienne, mogę to zrobić. Dzięki czemu mam 3 razy 4, to jest 12 pierwiastków i teraz pod pierwiastkiem mogę ze sobą mnożyć, czyli mam pierwiastek 3 razy pierwiastek z 5, to jest pierwiastek z 15. Część z Was na pewno lubi w ostatecznym rozrachunku przy polu całkowitym, jak jest tylko taka możliwość, wyciągnąć przed nawias to, co się da. Dlatego ja też wyciągnę i tak, 12 pierwiastków z 3 dodaję 12 pierwiastków z 15, dam radę wyciągnąć 12 przed nawias, ale jeszcze popatrzmy, pierwiastek z 3 i pierwiastek z 15, przez co się dzielą? Obie te liczby dzielą się przez pierwiastek z 3. Dlatego wyciągam pierwiastek z 3 i co mi zostanie? Z tego składnika mi zostanie 1, a z tego, jak zabiorę 12 pierwiastków z 3, zostanie mi pierwiastek po prostu z 5. I to jest wynik równie dobry, jak ten powyżej. Czy tak zostawisz, naprawdę nie ma to znaczenia. Jednostek nie piszemy, ponieważ w treści nie było podane jednostki. Na tą lekcję przygotowałam 5 zadań. To była lekcja poświęcona ostrosłupom prawidłowym trójkątnym. Głównie prawidłowe, dlatego że prawidłowe stanowią bardzo duży odsetek zadań na maturze. Najwięcej zadań z ostrosłupów to są ostrosłupy prawidłowe. Dlatego ja poświęcam szczególną uwagę na kursie podstawowym, oczywiście przygotowującym do matury podstawowej, szczególną uwagę poświęcam ostrosłupom prawidłowym, w tym wypadku trójkątnym. Może podsumowując, powiedzmy sobie, co sobie powtórzyliśmy na tej lekcji. Otóż przypomnieliśmy sobie wzory na objętość ostrosłupa, na pole powierzchni całkowitej, na pole powierzchni bocznej, ale nie tylko. Przypomnieliśmy sobie też podstawowe kąty nachylenia, jakie najczęściej występują w zadaniach. Kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy, kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy. Co za tym idzie? Przypomniałam Ci wzory na promień okręgu wpisanego w podstawę, która jest trójkątem równobocznym, i promień okręgu opisanego na podstawie, która jest oczywiście trójkątem równobocznym, bo te promienie, zarówno małe r, jak i duże r, są potrzebne, żeby rozwiązywać zadania dotyczące właśnie tych kątów nachylenia, czy to ściany bocznej, czy też krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy. Ponadto powtórzyliśmy sobie wzór na wysokość w trójkącie równobocznym, wzór na pole trójkąta równobocznego też żeśmy powtarzali. Dość dużo rzeczy powtarzaliśmy. Widzisz, po raz kolejny przekonujesz się, że aby umieć zadania z wielościanów, aby rozwiązywać zadania z ostrosłupów w tym wypadku, musisz znać elementy planimetrii. Również funkcje trygonometryczne, tak jak w tym zadaniu, prawda? To też jest element planimetrii. Dlatego mam nadzieję, że z takim bagażem doświadczeń, jakie wspólnie przeżyliśmy teraz, rozwiązaliśmy 5 takich dosyć killerskich zadań dotyczących ostrosłupów prawidłowych trójkątnych. Myślę, że z takim bagażem możemy przejść do kolejnej lekcji, do rozwiązywania zadań. Mam nadzieję, że Cię to zaciekawiło, zainspirowało do tego, abyś mógł samodzielnie rozwiązywać zadania poświęcone właśnie ostrosłupom prawidłowym trójkątnym. Mam nadzieję, do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.